pytaniami. Mateusz, piszą, że nie lubisz krosna. Dlaczego? Nie, absolutnie. Nie. Znaczy ja lubię takie sobie pytania, bo kibice wiadomo, jak są bardzo zżyci ze swoim zespołem, ze żużlem. Jest naturalne, że jeżeli się gdzieś tam ocenia tą drużynę i oceni się w jakiś sposób negatywnie, no to jest się jakimś tam wrogiem w ogóle. I... Grudziądz wejdzie do playoffu. No, słuchajcie. A... Co o Kamilu, dawaj. Dziękujemy. O Kamilu, nie, bo chodzi o to, że... Czy Kamil Moryc wejdzie do playoffu? Zapowiadałem w tym... Na pewno nie z Grudziądzem. Zasadnionym. A z Bomberem bym po prostu spędził dzień w McDonaldzie i byłoby super, bez szukania jakiegoś sensu życia dodatkowo. Jak chcesz mi zepsuć zawody, albo żeby mi nie poszło, to wiem, jakie proste pytanie. Patrz, jakie proste, co, że jaką prostą rzecz wystarczy mi powiedzieć. Mhm. No jak myślicie? Dobra, podpowiem wam, nie będę ten przedłużał. Ile zrobisz kompletik dzisiaj? O kurde. Coś w tym stylu. Skam pisze, pamiętacie jak Mateusz był takim malutkim chłopczykiem, a teraz kawał starego chłopa, no. Nie wiem, czy to jest. Jak Mateusz jest stary, to ja nie wiem, jaka jestem. To tutaj 3 lata różnicy. Jest to NBA, Liga Hiszpańska, w ten weekend jest kolejny znakomity mecz z Edziem, chyba mam go, muszę zobaczyć. Tak, z Edkiem Durdą mam przyjemność skomentować. Człowiek wszystkich wielki Real Madryt z równie wielką Walencją, czyli pierwsza z trzecią drużyną ligi. Dziopek, z panem Edwardem to ty możesz co najwyżej partycypować w tej transmisji. Będziemy śledzić rozdanie punktowe. Wiesz co, kiedyś był, nie, ty Rafał może go kojarzysz, z Grudziądza był chłopak u nas DJ-em, Paweł Schreiber się nazywał. I Grudziądz jeszcze, to było w czasach, kiedy Grudziądz jeździł w pierwszej lidze w 2013 albo 2014 roku. I ja wracałem z kimś samochodem, słuchałem Zetki, Schreiber miał program w niedzielę i on w Radiu Z w tym drugim wejściu mówił, jak Grudziądzowi idzie w jakimś pierwszoligowym meczu, szef do niego dzwonił, mówi: stary, naszych słuchaczy w ogóle nie obchodzi żużel, a już tym bardziej jakiś pierwszoligowy, a już tym bardziej jakiś mecz Grudziądza. Nie, to jeszcze... Słuchajcie, jest taki temat. Gdyby ktoś teraz odpalił tego live'a, to pilnujemy chaty Bartka Kowalskiego. Tak, chyba tutaj właśnie. Słuchajcie, dobra, bo czy mamy was... Ale czy ja tutaj jeszcze, mogę się wtrącić, ponieważ tutaj czuję się takim głosem, który wręcz jest wywołany do dyskusji. Procent tak szczery w niektórych sytuacjach, w zależności o co jest. No bo są naprawdę często czasem chciałby się odpowiedzieć szczerze, ale wiesz, że jesteś w telewizji i grożą ci kary, bo powiesz coś za dużo i musisz się gryźć w język, logi. Za przeproszenie. Nie, oczywiście, że nie. To wiadomo, każdy w tym wszystkim jakby musi też mieć swój rozum.